Lub Głośnia Polska, Radia Wolna Europa. Przypominamy, że można nas słuchać na fali średniej 417 metrów oraz na falach krótkich pasma 13, 16, 19, 25, 31, 41 metrów. Minęła godzina 15. Podajemy wiadomość. Dzisiejszego ranka w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina przy bramie nr 2 rozpoczął się strajk prowadzony przez Lecha Wałęsę. Swoją pracę przerwały wydziały K1, K3, K5 oraz wydziały silnikowe. Stoczniowcy zażądali od władz m.in. przywrócenia do władzy sównicowej oraz działaczki Wolnych Związków Zawodowych Anny Walentynowicz. Zapewniałem także, że nie zaprzestaną strajków do momentu przybycia przedstawicieli władz.